Ja mam też świadectwo takie dość wieloaspektowe. Macie pozdrowienia od Marka, który dołączył do Tereski. Goławskiego. Tak, Goławskiego. W piątek właśnie zadzwonił do mnie Marek i w głosie miał ból i taką niezgodę. Opowiedział mi pewną historię o człowieku, z którym tam kiedyś robił dużo biznesów, który był jego mentorem, człowieku, który no, po prostu przez całe życie jest prezesem, prezydentem firm i tak dalej, i któremu kiedyś był winien duże pieniądze. Ten człowiek go podał też do sądu, miał prawo. I w pewnym momencie Marek narodził się na nowo i miał takie przynaglenie, żeby oprócz tego, że spłacił te pieniądze, to żeby w ogóle się odezwać do tego człowieka i go przeprosić za tą sytuację. I ten człowiek, i oni się wtedy z powrotem jakby zaczęli przyjaźnić. I ten człowiek, okazało się, teraz Marek się dowiedział, że jest bardzo schorowany. Mieszka pod Warszawą, w takiej niedalekiej odległości dość od Żyrardowa. I Marek miał wielką, potężną niezgodę. Jak do mnie zadzwonił, to po prostu aż płakał i mówi, że nie może tak być, żeby ten człowiek cierpiał i żeby w ogóle on umierał i żeby on nie poznał Chrystusa. I teraz komu poradziła, żeby ze mną pojechał tam do nich. Więc pojechaliśmy wczoraj. Ja niezależnie od... Nie wiedziałam, że Tereska tam uruchomi wstawienników. Ja też się modliłam poprzedniego dnia. Posłałam tam aniołów. Umówiliśmy się na rano. Marek wstał bardzo rano, żeby z Wrocławia przemieścić się do tej miejscowości. Ja wsiadłam w pociąg, gdzie doświadczyłam łaski w wymiarze tak zwanym standardowym, ponieważ, słuchajcie, pomyślałam sobie, że ja nie jeżdżę komunikacją, więc pomyślałam sobie, że okej, ten bilet na pierwszą i drugą strefę to mi wystarczy, żeby tam dojechać, bo 90 minut, a tam się jedzie godzinę 10, to akurat. A w ogóle nie pomyślałam sobie, że są jakieś strefy jeszcze poza tą pierwszą i drugą. Więc sobie siedzę, czytam rewelacyjną książkę Dzień dobry Duchu Święty i nagle słyszę kątem ucha w ogóle, jak kobieta tłumaczy drugiej kobiecie, że to już jest po zapruszkowym i teraz to ona musi pójść do pierwszego wagonu i kupić sobie ten dodatkowy bilet. A ja w ogóle nie załapałam, że to dla mnie wskazówka, że ja właśnie tak powinnam zrobić. I jadę sobie dalej i tuż przed tą stacją wysiadkową podchodzi do mnie pani, taka dość energiczna w ogóle, i bileciki do kontroli. Ja jej tam pokazuję ten kod QR. Ona mówi, ale to nie jest wystarczający bilet. A ja mówię, tak? Ona, no tak. Według prawa muszę panią ukarać. Powtórzyła to według pana prawa muszę panią ukarać dwukrotnie. I w ogóle nie wyglądało na to, że mnie nie ukaże, tak? Mówi, pani zaczeka tutaj. Wyszła, gwizdała tam odjazd z tej stacji. Wróciła do mnie i mówi, ale pani nie ukaże. Czy będzie pani dzisiaj wracała? I wypisała mi ten bilet. Według prawa. I wiecie, dotarłam do tej stacji, Marek mnie zabrał. Pojechaliśmy do tych ludzi. Oni byli przygotowani. W ogóle przygotowani na przyjęcie Ewangelii. Według prawa powiedziałam im, na co zasługują. I że jest łaska. I ta kobieta, jak przyjęła Jezusa, narodziła się na nowo. Opowiedziała taką historię, która jest w ogóle taką świadectwem tego,
że warto słuchać głosu Ducha Świętego i jak nas prowadzi gdzieś, uwolnić to, z czym On nas posyła. Ona powiedziała, że jak była w najgorszym dole, przeżywała najgorszy stan w swoim życiu, kiedy była porzucona, kiedy już prawie się staczała w uzależnienie od alkoholu. Bardzo dbała o swój wizerunek zewnętrzny, oczywiście nie pokazywała tego po sobie. Była w hurtowni i wyszła z tej hurtowni i razem z nią wyszła kobieta, która wsadziła do samochodu dwójkę swoich dzieci i się zawróciła, podeszła do niej, spojrzała prosto w oczy i powiedziała: Bóg jest blisko ciebie, Jezus cię kocha, nie poddawaj się. Powiedziała jej tam jeszcze coś więcej, ale ona w ogóle zapamiętała to. I w tym momencie, kiedy się narodziła na nowo, to jej się przypomniało, że w ogóle Bóg do niej mówił osobiście. I druga rzecz, to jest świadectwo o tym, że w ogóle niezależnie od tego, czy jesteśmy, jak daleko jesteśmy od takich osób, to w ogóle jeżeli ktoś jest synem albo córką pokoju, to po prostu nasze działanie lokalne jest w stanie wpłynąć na tego człowieka. Słuchajcie, ona zaraz potem mówi: kogoś mi przypominasz. Jest taka Madzia i ja u niej kupowałam chyba 2 razy buty. I wiesz, jej mąż, to on w ogóle ma taką historię i on głosi tam na targowisku. Ja mówię: tak, Magda w ogóle jest od nas. I wiecie, to bardzo mnie zbudowało, że w ogóle oni są dość daleko w ogóle od Żyrardowa. A Ewangelia, którą Mariusz z Magdą głoszą, tam na tym targowisku i to w ogóle, że to miejsce, gdzie Magda w ogóle wyposaża ludzi w buty do głoszenia Ewangelii, to w ogóle to miejsce w ogóle się cieszy już taką sławą. Amen. Że kobieta, która była gotowa do tego, żeby w ogóle przyjąć zbawienie, ona wiedziała o tobie, ona obserwuje, ona słucha i w ogóle wystarczył tylko taki mała kolejna porcja informacji i oni poprzyjmowali to. Amen. Amen.